To ostatni film w tym kursie, w którym będziemy poruszać zagadnienia teoretyczne, i będzie on dotyczył czegoś, o czym już wcześniej wspominałam wielokrotnie, a więc zagadnienia związanego z dipolami, ich polarnością oraz terminem, który szerzej opiszemy sobie dopiero teraz, czyli z momentem dipolowym. Wcześniej wspominaliśmy sobie już o dipolu, czyli o cząsteczce polarnej. Jako przykład używaliśmy chociażby cząsteczki wody, która składa się z jednego atomu tlenu oraz dwóch atomów wodoru. Które są ze sobą połączone wiązaniami kowalencyjnymi, spolaryzowanymi. Przez to, że tlen ma większą elektroujemność niż wodór, jego atomy będą mocniej przyciągać do siebie elektrony. Wskutek tego wiązania kowalencyjne będą spolaryzowane właśnie w stronę tlenu, czyli pary elektronowe tworzące te wiązania między tlenem a wodorem będą bardziej zbliżone do tego atomu i tam będzie większe prawdopodobieństwo natknięcia się na elektrony, które te pary tworzą. Mówiliśmy też, że wskutek takiego przesunięcia chmur elektronowych tworzą się tak zwane cząstkowe ładunki elektrostatyczne. Tam, gdzie będzie większe nagromadzenie elektronów, zbiera się cząstkowy ładunek ujemny, a w miejscach, gdzie prawdopodobieństwo znalezienia tych elektronów jest mniejsze, będzie występował cząstkowy ładunek dodatni. Mówiliśmy też, że jeżeli jesteśmy w stanie rozdzielić w płaszczyźnie te ładunki cząstkowe, to taką cząsteczkę możemy nazywać dipolem, czyli inaczej cząsteczką polarną. W przypadku rysunku dwuwymiarowego ta płaszczyzna będzie przypominała bardziej kreskę, która będzie oddzielała ładunek cząstkowy dodatni i ujemny. A samą cząsteczkę dipola można przedstawić jako taką pastylkę, gdzie biegun dodatni oznaczymy plusem, a biegun ujemny minusem. Wskutek tego, że w cząsteczce występują takie bieguny, dodatni i ujemny, będzie ona mogła przyciągać się z odpowiednimi biegunami innych cząsteczek, co będzie powodowało szereg konsekwencji, o których już wspominaliśmy sobie przy okazji omawiania wpływu wiązań chemicznych oraz oddziaływań międzycząsteczkowych na właściwości substancji. Tak wyglądał aspekt praktyczny, a dzisiaj przyjrzymy się zagadnieniu polarności nieco bardziej teoretycznie i opowiemy sobie o parametrze, który nazywamy momentem dipolowym. Moment dipolowy to jest wektor, który opisuje cząsteczki polarne, czyli właśnie dipole. Muszą w nich występować wiązania kowalencyjne spolaryzowane, które będą sprawiały, że wskutek przesunięcia chmury elektronowej będzie występował nierównomierny rozkład ładunków. Najpierw zilustrujemy sobie to na najprostszym przykładzie, a następnie omówimy dwa kolejne, które pokażą, jak kształt cząsteczki i polaryzacja wiązań wpływają na to, czy cząsteczka będzie, czy też nie będzie posiadała momentu dipolowego. Narysujmy cząsteczkę chlorowodoru. Mamy tutaj atom wodoru i chloru połączone ze sobą wiązaniem kowalencyjnym spolaryzowanym, a więc jeden z warunków został już spełniony. Wiemy, że przez to, że chlor posiada większą elektroujemność, polaryzacja tego wiązania będzie następowała w stronę chloru. Wskutek tego, tak jak wcześniej, będą powstawały cząstkowe ładunki ujemne i dodatni, dodatni na atomie wodoru i ujemny na atomie chloru. Do określenia momentu dipolowego służy wzór mi równa się delta razy L. Mi to właśnie wartość momentu dipolowego, delta, a właściwie jej bezwzględna wartość, to wartość ładunku cząstkowego wyrażona w kulombach, natomiast L to po prostu długość wiązania. Tą ostatnią wartość możemy zaznaczyć w ten sposób, a praktycznie będzie ona określała odległość od środka jądra atomowego jednego atomu do środka jądra atomowego drugiego atomu. Wartość momentu dipolowego będzie wyrażana w jednostce będącej iloczynem kulombów, w których wyrażana jest wartość ładunku cząstkowego oraz metrów, w których wyrażana jest długość wiązania. Jak każdy wektor, moment dipolowy będzie miał nie tylko swój kierunek, który będzie wyznaczać linia prosta pomiędzy atomem wodoru a atomem chloru, ale też zwrot. Będzie on skierowany od ładunku ujemnego do ładunku dodatniego. W większości zadań i zagadnień, z którymi będziecie się spotykać, nie będziecie musieli jednak wyznaczać dokładnej wartości momentu dipolowego, a jedynie określić, czy jest on zerowy, czy niezerowy. Niezerowy moment dipolowy będzie charakteryzował cząsteczki polarne, natomiast jeżeli zdarzy się tak, że moment dipolowy będzie zerowy, to będzie to świadczyło o tym, że cząsteczka nie jest dipolem. Taka sytuacja może mieć oczywiście miejsce w cząsteczkach, w których nie występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane, np. w cząsteczce wodoru, czyli homoatomowej cząsteczce, w której pomiędzy atomami nie występuje polaryzacja wiązania, ale nie jest to jedyny przykład. Może zdarzyć się tak, że cząsteczka, która jest bardziej skomplikowana, mimo występowania w niej wiązań kowalencyjnych spolaryzowanych, nie będzie dipolem. Wynika to z fizycznych zależności rządzących wektorami, i które przedstawimy sobie już za chwilę. Nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła od opisania tego na przykładzie cząsteczki wody, więc właśnie od tego związku chemicznego zaczniemy. Przed chwilą mówiliśmy sobie, jak on jest zbudowany, więc pozwolę sobie tutaj wkleić po prostu wzór strukturalny tej cząsteczki. I z całą wiedzą, którą teraz posiadamy, czyli wiedząc, czym jest moment dipolowy, znając sposoby określania kształtu cząsteczek, możemy stwierdzić, korzystając z zależności fizykochemicznych, czy dana cząsteczka dipolem jest, czy nie jest, i korzystając z pojęcia wektora, omówić, dlaczego tak właśnie się dzieje. Oba wiązania pomiędzy tlenem a wodorem są wiązaniami kowalencyjnymi, spolaryzowanymi, i oba będą posiadały cząstkowe momenty dipolowe. Zaznaczmy ich zwrot oraz kierunek, i tak jak już powiedziałam, nie będziemy zastanawiać się nad konkretną wartością tego momentu dipolowego, a tylko nad tym, czy będzie on równy 0, czy może nie. To możemy określić korzystając z zagadnień dotyczących bardziej fizyki niż chemii, czyli zasad rządzących dodawaniem wektorów. Żeby dodać takie dwa wektory, musimy zaczepić je w jednym punkcie tak, żeby ich początki w tym punkcie właśnie się znajdowały. Będzie więc wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Tutaj będzie jeden wektor, a tutaj drugi i skorzystamy teraz z zasady równoległoboku. To znaczy narysujemy taki równoległobok, którego bokami będą narysowane właśnie przez nas wektory. Będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Następnie, żeby wyznaczyć wektor będący sumą tych wektorów, które zaczepiliśmy w jednym punkcie, musimy wystartować z tego właśnie punktu i wyrysować wektor, który będzie sięgał od punktu początkowego do tego, który jest naprzeciwko. Widzimy, że te dwa wektory dodały się, a nie zniosły, to znaczy nie doszło do sytuacji, w której jeden i drugi wektor, mając ten sam kierunek, ale przeciwne zwroty, Wyrównałyby swoje wpływy i sprawiły, że wektor wypadkowy wyniósłby zero. Taka cząsteczka jest więc dipolem, a my zaraz powiemy sobie, jak to wygląda w przypadku cząsteczki, w której momenty dipolowe się znoszą. Taką cząsteczką jest na przykład dwutlenek węgla. Wygląda on w ten sposób. Wiązania są tutaj spolaryzowane w stronę tlenu. I tutaj również możemy zaznaczyć zwrot wektora, który będzie skierowany od tlenu do węgla, a więc od ładunku cząstkowego ujemnego. Do cząstkowego ładunku dodatniego. Jeżeli takie wektory zaczepimy w jednym punkcie, to one się po prostu zniosą, to znaczy oddziałując w tym samym kierunku, a więc znajdując się na tej samej linii, będą oddziaływały w przeciwne strony, czyli będą miały przeciwny zwrot. Dodatkowo są to wektory o takiej samej wartości, co wiemy stąd, że występują w takich samych wiązaniach. I jeden i drugi wektor opisuje wiązania między węglem a tlenem. Wskutek tego. Mimo, że w cząsteczce dwutlenku węgla występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane i występują też cząstkowe ładunki dodatnie i ujemne, to wypadkowy moment dipolowy, czyli wektor odpowiedzialny za polarność cząsteczki jest zerowy, a więc tutaj nie mamy do czynienia z cząsteczką dipola. I tak doszliśmy do ostatniego teoretycznego zagadnienia dotyczącego wiązań chemicznych, a już w następnym filmie zajmiemy się praktycznym podejściem, czyli rozwiązywaniem zadań maturalnych.